Dziwna rzecz mi się skojarzyła, drodzy Państwo. Ale to w ostatnim poczuciu moim, w ostatniej audycji też było, a teraz mi się dopiero to przypomniało, jak mi się to skojarzyło. Potężny ogień. Ale słuchajcie, to będzie potężny ogień. W Rosji. Dojdzie do wysadzenia czegoś ważnego dla Rosji i spowoduje to potężny ogień, ale to będzie bardzo ważne uderzenie na jakiś punkt w Rosji i będzie tam potężny ogień. Drodzy Państwo, może mieć to związek, nie wiem, z paliwem, z ropą, a może zupełnie z czymś innym. Ale będzie potężny ogień. To zdarzenie, jak będzie ten potężny ogień w Rosji i kolosalna strata dla Rosji, Rosja uzna to jako międzynarodowy akt terrorystyczny. I wtedy podejmie działania odwetowe i nazwie to konfliktem z terrorystami. Tylko aż się na myśl teraz przychodzi to, co teraz czytam, bo przecież między innymi bankier.pl, atak terrorystyczny pod Moskwą, Rosja oskarża USA, Ukrainę i Wielką Brytanię. Mówiłem, Rosja oskarży trzy państwa. Jeżeli Rosja oskarża USA, Ukrainę i Wielką Brytanię o to, co się stało pod Moskwą, to gdyby doszło do jeszcze czegoś, pamiętajcie, wielki ogień w Rosji, wysadzenie czegoś, co dla Rosji będzie ważne, bardzo ważne albo strategiczne, Rosja uzna to za międzynarodowy akt terrorystyczny i wtedy zrobi odwet. Pamiętajcie to, co powiedziałem, bo to jest bardzo ważne.